Witam serdecznie, nazywam się Sylwia Kugała-Mirosz. Na co dzień mam przyjemność pracy w Instytucie Żywności i Żywienia. Chciałabym dzisiaj Państwu przybliżyć temat prewencji w chorobach neurodegeneracyjnych. Coraz więcej badań pokazuje, że to, w jaki sposób się odżywiamy, jak żyjemy, jak bardzo higieniczny jest ten nasz styl życia, wpływa na potencjalne zwiększenie bądź zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Przede wszystkim musimy się wystrzegać chorób typowo dietozależnych, czyli otyłość, nadciśnienie tętnicze, różnego rodzaju lipidemie, choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli te obszary, które w znacznym stopniu zależą od tego, jak się odżywiamy. Z punktu widzenia chorób neurodegeneracyjnych, żywienie powinniśmy oprzeć na kilku zasadach związanych z zasadami prawidłowego żywienia. Tak naprawdę kwestia tłuszczy, jakie dostarczamy, bazujemy na tłuszczach wielonienasyconych. Ważne jest, żeby to były produkty o niskiej zawartości kwasów tłuszczowych, żeby pojawiały się ryby, które są świetnym źródłem kwasów omega-3, jak również omega-3 możemy znaleźć w kwasie w zielonych warzywach liściastych, w orzechach, w olejach. Więc to są te elementy, które powinny się znaleźć w naszej diecie. Węglowodany są to bardzo istotne elementy z punktu widzenia tego, że dostarczają energii naszemu organizmowi. Przede wszystkim w 25% tą energię wykorzystuje mózg, więc jakość energii, jaką mu dostarczymy, warunkuje jego pracę. Najlepszą energię uzyska, jeżeli to będą węglowodany złożone, które oprócz glukozy, która jest z nich otrzymywana po określonych procesach biochemicznych w naszym organizmie, to jest również błonnik pokarmowy, to jest również masa witamin, składników mineralnych, które są dostarczane. I tak naprawdę w przypadku diety prewencyjnej w chorobach neurodegeneracyjnych ważne jest, aby produkty węglowodanowe były głównie produktami razowymi z pełnego przemiału, ponieważ te produkty są bardzo bogate w szczególnie ważne witaminy dla układu nerwowego, czyli witaminy z grupy B. Witamina B1, B2, witamina B6 są to bardzo ważne elementy codziennej profilaktyki. Kwas foliowy, który również oddziaływuje na układ nerwowy, to z kolei zielone warzywa liściaste, prawda? To są również orzechy, o których trzeba pamiętać. Jest to świetny dodatek do codziennych potraw, które tak naprawdę nie wymaga od nas żadnej pracy, a jest doskonałą bombą witaminową, mineralną. Orzechy to również selen. Selen, czyli świetny przeciwutleniacz, związek, który niweluje wiele stanów zapalnych, które dzieją się w naszym organizmie. Oprócz selenu, co jest jeszcze również ważne, magnez, potas, wapń. Są to te składniki, które regulują przewodzenie nerwowe i tak naprawdę stymulują nasz układ nerwowy do prawidłowej pracy. Według badań naukowych możemy wyszczególnić kilka takich superproduktów, które powinny się znaleźć w codziennym menu. Przede wszystkim powinni Państwo pamiętać o uwzględnianiu brokułów, awokado, powinny się znaleźć owoce jagodowe ciemne, czy to będą borówki, czy jagody, czy nawet ciemne winogrona. Orzechy powinny się znaleźć, najlepiej włoskie, oliwa z oliwek, powinny się znaleźć właśnie warzywa zielone, liściaste, które są doskonałym źródłem kwasu foliowego, witaminy E, oleje roślinne. Więc tak naprawdę asortyment tych produktów jest spory. Kwestia jest tylko taka, w jakich ilościach dostarczą Państwo ich do diety. Bardzo ważna jest różnorodność. Nie możemy bazować na jednym produkcie, jak nam zasmakuje brokuł, że on będzie codziennie 7 dni w tygodniu na śniadanie, obiad i kolację. Absolutnie nie, to w ten sposób nie działa. Ważne jest, żeby różne produkty łączyć ze sobą. Mamy śniadanie, mamy jogurt naturalny, do tego na przykład produkty węglowodanowe, przypuśćmy płatki owsiane, do płatków dosypujemy orzechów, mogą to być na przykład świeże borówki i już mamy świetny posiłek, który posłuży jako
fantastyczna baza na początek dnia doda mnóstwo energii dla organizmu, bo to będzie glukoza, będzie masa witamin i składników mineralnych, które będą pobudzać układ nerwowy do pracy. Pamiętajmy o odpowiedniej ilości i jakości snu. Sen to jest podstawa regeneracji. Jeżeli snu jest za mało, nasz organizm nie jest zregenerowany, często odczuwamy zmęczenie, jesteśmy rozdrażnieni, boli nas głowa, nie możemy się skupić. Czyli to są dodatkowe elementy, które już wpływają negatywnie na pracę naszego układu nerwowego. Oprócz snu pamiętamy również o regularnej aktywności fizycznej, tak? Skoro ćwiczymy umysł, ćwiczymy też i ciało. Ważne jest też, o czym często zapominamy, śniadanie. Nie można wyłączać tego posiłku z harmonogramu dnia. Ważne jest, aby każdy dzień zaczynać śniadaniem, bo to jest ta podstawa energetyczna i ten start dla naszego organizmu. Więc tak naprawdę, jak Państwo widzą, gama jest szeroka. Można wiele rzeczy wykorzystać z tej codziennej diety, z codziennych produktów, które są tak naprawdę wokół nas, tylko musimy pamiętać o tym, żeby jadać 4 do 5 posiłków w ciągu dnia i na te posiłki równomiernie rozkładać poszczególne składniki, żeby dostarczyć maksimum tych potrzebnych elementów do codziennego funkcjonowania naszego układu nerwowego oraz mózgu.